Cześć, jestem Agnieszka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Czuczel. I zaczynamy sobie od razu kolejne przygody naszego wspaniałego stworka, który znowu ma jakiś problem. To dość poważny problem. Okej, Czuczel, spokojnie. Nie musisz nic robić. Tylko pomóż mu się wydostać. Tak, tak, dobra. Wiecie co, ten kosmita, on wygląda na trochę takiego niezbyt dobrego. On przyjmuje nasz teren. Zobaczmy, czy możemy zabrać wisienkę, czy czeresienkę. Przepraszam bardzo, to jest czeresienka. Guza, nie zapominaj, że ty masz tutaj czereśnie, nie wiśnie. I mam też ziemniaka, a nie jakiegoś szczura, żebyście mi nie pisali w komentarzach u mnie, to jest ziemniak i tak zostanie do końca. Możemy tylko chyba rozmawiać z tym kosmitą. Czy ty znasz jakiś kosmiczny język? Może zaśpiewajmy mu 100 lat, bo chyba ma urodziny. 100 lat, 100 lat. I co? Dobra, nie spodobał mu się tort. Może na jego planecie nie jedzą takich rzeczy? To może zaśpiewaj mu piosenkę? A nie, zagraj, dobra, zagraj. Mógłbyś się bardziej postarać, szczerze mówiąc, Czuczel. Jego mina się wcale nie zmieniła. To chyba... O nie! Okej, już myślałam, że strzela w Czuczela. Dobra, to nie było to. To może obejrzymy jakiś film? Okej, nauczmy czegoś. Patrzcie, patrzcie, podszedł. Okej. Może to zadziała, może to mu się spodobało. W ogóle zakłóca nam przepływ. Tak, 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 zabieraj czereśnie i spadamy stąd, póki on jest zajęty czym innym. Ups, nie, Czuczel, odsuń się. Okej, to była niebezpieczna sprawa. Wiecie co, jeśli wam się odcinek spodoba, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, bo to wiecie, bardzo ważne, bardzo wpływa na motywację dla mnie do nagrania. Pojawiły się kolejne opcje. Może jeszcze raz spróbujmy po prostu sobie podejść i wziąć... No proszę do nas nie strzelać, my tu pokojowo przynieśliśmy torcik, pan go zniszczył. No ja nie wiem, co tutaj mamy zrobić, może uśmiechnij się ładnie? Cześć! Dobra, to znaczy, że miłe rzeczy na niego nie działają, trzeba byłoby na niego nawrzeszczeć albo coś. Może... Może spróbujmy go zahipnotyzować? Czy ty próbowałeś kiedyś hipnozować kogoś? Hipnozować? Hipnotyzować? Okej, hipnotyzować powinnam powiedzieć. Dobra, udawaj albo przynieś słodkiego kotka. Wszyscy lubią słodkie kotki. Proszę, tylko nie zniszko, proszę nie. Okej, wszyscy lubią kotki, ale kot nie jest wcale taki słodki, gdy się przestraszy. Pozostaje nam jedna opcja, która strasznie mi się nie podoba, ale pasuje do jego ponurej miny. I Czuczel też już ma trochę ponurą minę, więc się wkurzył i teraz na niego nawrzeszczał, że jest niegrzeczny. I co sobie w ogóle wyobraża, że tutaj przychodzi? No właśnie, pozbądźmy się go. Niech leci skąd przyleciał i nigdy nie wraca. Okej, to było naprawdę takie proste, przecież ja od razu mogłam na niego nawrzeszczeć. Ale w sumie nie miałam powodu. No dobra, Czuczel, no to w takim razie, skoro już tu jesteś, skoro już ci się wszystko udało, co to ma być? Kolejny kosmita! Czy wy się wszyscy uparliście na moją czeresienkę? Dobra, co z tym razem? Spróbujmy ją zabrać po prostu? Moja czeresienka... W ogóle ten statek jest taki bardzo galaretkowy. Zresztą tak samo jak ten stworek, taka gwiazdka. Dobra, zobaczmy, czy jesteśmy silni, czy możemy się siłować z tym? Okej. Siłą tego nie załatwimy. Czuczel trochę się rozpłaszczył na tej podłodze, ale na szczęście nic mu się nie stało. Czy możemy pobić tą gwiazdę? Chociaż no, wygląda jakby miała trochę więcej, że powiem, odnóży niż my. Ale dobra, bijesz się? Kto jest taki cwaniak? No, dalej. Okej. Tak myślałam właśnie, że tak to się może skończyć. Ale Czuczel, tak naprawdę wierzyłam w ciebie. Młotek? Przywalimy młotkiem? Skąd ty wziąłeś ten młotek? Ja nie wierzę. Ty takie rzeczy jesz? Dobra. Czyli wiemy, że galaretkowy jest odporny na uderzenia. Ale czy jest odporny na uderzenia z armaty? Dobra, gdzieś tam była skryta wielka armata. Ja myślałam, że to będzie malutka armatka. Wiesz co, może lepiej nie używaj. Lepiej nie. Okej. Tak, to jakaś fejkowa armata. Też bym się wkurzyła, ale dobra, nieważne. Jeszcze mamy coś do zrobienia, spokojnie. Mam nadzieję, że nikomu tam się nic nie stało w tym momencie. Spróbujmy w takim razie jeszcze może zawalczyć na miecze, wiesz, prawdziwy rycerz. A, okej, Jedi. Dlaczego masz czerwony miecz? Nie powinieneś być po dobrej stronie mocy? No i świetnie, teraz mamy dwóch kosmitów. No, przestań! Nie rób tego! To nie jest dobra decyzja.
Nie wiem, jak my sobie teraz z nimi poradzimy, ale dobra, jakoś musimy. Okej, chyba spodobały mi się te miecze świetlne. Mam nadzieję, że nie użyją tego miecza, żeby się klonować i przejąć kontrolę nad całą ziemią. No to może dinozaur? Czy tam jakiś smok? To chyba dinozaur. Dobra, wołamy dinozaura gwizdkiem. I co? Mam nadzieję, że wiedziałeś, co robisz z tym dinozaurem. Cześć, możesz to zabrać? Nie, to nie o to chodziło. Do twarzy ci czurzel w takim spłaszczonym wyglądzie, ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się uśmiechnąć do tego stworka i zobaczyć, czy spodoba mu się nasz piękny kwiatuszek? Chyba nie ma nosa, ale podoba mu się, bo widzi tym okiem swoim jednym. O, ma usta jednak! O nie, ma alergię na kwiaty! Dobra, czyli chyba mamy go z głowy. Nie! Czurzel, proszę, bierz czereśnie i spadaj stąd, szybko! Nie poradzimy sobie z nim. Tak, widzę, że ona ucieka. Czekaj, co możemy zrobić? Kopnij! Nie, to bumerang! Z bumerangiem rzuć! Dobra, bumerang wraca, uważaj. Rzucić samolocikiem papierowym? Ja nie wiem, to kombinuj, musisz coś wymyślić. Będziemy próbować wszystkiego do skutku. Kotek? Okej. Okay. Kot o nie, porwali kota. Dobra, bomba! Proszę, szybko, musisz się pospieszyć, bo nie zdążymy. No rzuć wyżej trochę! Dobra, chociaż to... Odepchnij, nieważne, nie odepchnął. Rzuć czymś, nie wiem, kamieniem to był? Kamień, czy co to było? Strzałą z łuku? Coś ci się na pewno uda, no nie wiem. Budzik? Niestety, ale chyba nic nie działa. Ziemniak! Ziemniak, pomóż! Pomóż, szybko pomóż! Jest tobie nadzieja! A, bo to był dmuchany statek kosmiczny. To wystarczyło tak naprawdę tylko i wyłącznie strzelić tą strzałą i trafić. Nie rzucaj w ziemniaka, bo jeszcze go uszkodzisz. Przecież to jest ktoś, kto ci pomógł właśnie. I chyba przechodzimy do następnego poziomu. Co my tutaj mamy do zrobienia? A, będziemy pluć! Ups! Czuciel, chyba musisz bardziej wycelować. O nie! Dobra, ciekawi mnie szczerze, co ty możemy jeszcze ustrzelić. Spróbujmy tak na oślep postrzelać na razie. Bo w sumie bardziej mnie to interesuje niż zastrzelenie ziemniaka. Okej, mamy chmurę, mamy jakiegoś ptaka, latawiec, co tam jeszcze pod tym niebem się kryje? Może zastrzelimy czarną rękę? Globus? Co tam na górze robił globus? O nie! Patrzcie, ziemniak potrafi odbijać te nasze strzały. No dobra, to czyli w ziemniaka nie strzelamy, strzelamy dalej w niebo, bo to nas nie zestrzeliwuje. Trafiliśmy trzy razy, trzy wiadra, w sensie jedno trafiłam, ale tak to było dziwne. Okej, fortepian! Ziemniak, na twoim miejscu bym uważała, bo zamierzam zrzucić coś dużego na ciebie. O! No właśnie, dokładnie to zrzuciliśmy. Cokolwiek to jest. Możecie napisać mi w komentarzu, co wam to przypomina, bo jeszcze szczerze mówiąc nie wiem. Ale ziemniak poszedł gdzieś dużo, dużo wyżej, schował się w chmurze. Czy musimy strzelić w te chmury? O! To jest dziwna sprawa, dlatego że jakby nie bardzo kontroluję, w co strzelam. Chyba jednak kontroluję. Okej, tutaj musimy strzelać w te chmury. Chyba... Tak, okej, zrobiła się jedna duża chmura z małej chmury. Dobra, to w takim razie strzelam jeszcze w tę chmurę. Śmiesznie jest w ogóle ten tryb celowania, bo tak wydaje mi się, że jak strzelę, jakby będę celowała w ten sposób, to czuczel będzie strzelał... Wiecie, ta rurka będzie się przekręcała. Tak naprawdę on strzela od dołu, tylko ja widzę jego podgląd, więc to jest dość śmieszna sprawa. Dobra, ta chmura, ona nie za bardzo chce gdzieś uciec, może w tą malutką? Dobra, mamy połączone chyba dalsze chmury. To jeszcze tutaj spróbujemy. Okej. Okay. To jeszcze raz tutaj? Te plamy w ogóle spadają, cokolwiek te plamy oznaczają. Mamy jedną wielką chmurę, dobra, spróbujmy ją jeszcze przegonić. Na pewno tam się kryje... Ziemniak? Ziemniak? Jesteś tam? Może go trafiamy w tym momencie. Dobra. Nic nie zrobiłam. Nie mam pojęcia, czy te osoby spadły na mnie, ale my musimy dalej zestrzelić ziemniaka. Ziemniaku, uważaj, tylko nic sobie nie zrób, bo ja w gruncie rzeczy, wiecie co, trochę się o niego jednak martwię. Nie możemy jeszcze strzelać, bo tutaj lata na tych gwiazdach spadających, które wyglądają, szczerze mówiąc, bardzo śmiesznie. Jak trochę jak lwy, ten wygląda jak jakiś taki zły ptak. To nie wiem, co to jest. To jest jakiś kwiat. Dobra, słuchajcie, strzelamy, bo w sumie ja się tak zagadałam. Ups! Trafiłam w gwiazdę. I teraz nie trafiłam w nic. Może w tą trzeba trafić, którą on tam trzyma. Dobra, musimy wcześniej w takim razie strzelić chyba. Tak! Zestrzeliliśmy ziemniaka, super!
Okej, ziemniak. Nie, nie ruszaj tej gwiazdy. Okej, ziemniak leci dalej. Musimy w takim razie szybko spróbować trafić kolejną gwiazdę. Dobra, musimy przewidywać, gdzie ona będzie za chwilę. Dobra, mamy ją. Zostaje wściekły ptaszysko. To będzie ostatnia gwiazda, która porwie naszego ziemniaka. No dobra, Czuczel, musisz trochę szybciej. Jak ja ci mówię, że masz strzelać, to strzelaj, strzelaj. O, udało się, chociaż to się nie mogło udać, ale się udało, no dobra. I mamy jakiś dziwny księżyc. Czy możemy strzelić w księżyc? O. Okej, możemy strzelić w księżyc. Uważaj, bo chyba ten księżyc zaraz na ciebie spadnie. Tak, zwiewaj stąd, to jest niebezpieczna sprawa. Halo? Czuczel? Jesteś tam? Patrz, udało się, ziemniak spadł. Dobra, zabieraj czereśnie i spadamy. Tak, w końcu ją mamy, w końcu się udało, tak. To jest ten moment. Ziemniak, nawet się nie waż, to jest moja czereśnia? I zamierzam ją zabrać. Dobra, uciekli sobie. Tak się kończy kolejny etap i zobaczcie, mamy naszą wspaniałą czereśnię. I mamy uroczą Biedronkę. Nie patrz na nią, nie patrz na nią. Jestem pewna, że te oczy, one świadczą o tym, że ta Biedronka zaraz będzie zła i cię zabierze. Boję się jej dotknąć. Może po prostu sobie stąd idź? Czy może sobie stąd iść? Nie, nie może. On bardzo chce ją dotknąć. Dobra, to dotknij. Nie, dlaczego zapominasz o czereśni? Rozumiem, że fajnie się dotyka Biedronka, ale to bez przesady. Śmieszy cię to? Naprawdę? No dobra, to masz jeszcze raz. Dobra, tego się nie spodziewałam. No teraz musisz sobie poradzić sobie, Biedronko. No nie moja wina, chciałeś się dotknąć, no to teraz nie masz ręki. Może, dobra, może dotknij ją jeszcze raz, to ci wypluję tą rękę. Ten zamiast się przejąć swoją ręką, która właśnie odeszła, po prostu się śmieje. Wiesz co? Jak będziesz dotykał te Biedronki, to chyba nie zostanie ci ani jedna ręka. No ale dobra, dotknij sobie tą. Okej, to były wściekłe Biedronki. A może po prostu Biedronki, które nie lubią być tak dotykane. Czuczel zamienił się w kulkę, która... Znaczy, kulka czuczelowa po prostu odeszła. Został tylko uśmiech Czuczela, który dalej się cieszył z tego, co się dzieje. O matko! Co my tu mamy? Dobra, widzę, że mamy dużo żab. Czy ta malutka kuleczka to też jest żaba? Tak, tu nie ma czereśni. Nie wiem, co z tą czereśnią się stało. Ale po prostu zapomniałeś o niej przez... O, jest ziemniak, jak zwykle ziemniak ją ma, no. Dobra, pomogłeś właśnie ziemniakowi uciec. Tam jest jakieś przejście i być może ty możesz sobie wskoczyć. Tak, wiem, że tam na górze jest przejście. Dobra, to może wskocz sobie na tego gościa. Albo czekaj, już mam pomysł. Może jak weźmiesz sobie żabę i położysz ją tutaj i wskoczysz tutaj? Nie rozumiem za bardzo. No, skacz. Tak, i teraz skoczysz tutaj. To nie zadziałało, tak? Dobra, chowaj język. Zabieramy żabę i kładziemy ją tutaj. Dobra, i teraz jak ty wskoczysz tam, to teraz żaba powinna wskoczyć w tą dziurę? Nie, to tak nie działa. A jakby tak położyć tą żabkę tutaj... O nie, ona się nie utrzyma. To czekaj, to jakby tak położyć tą żabkę tutaj, to ona też się nie trzyma. Dobra, a malutka żabka? Co? Czemu ją zjadłeś? To nie była żaba do jedzenia. Czy ty musisz wszystko zjadać? Zaraz wszystko zepsujesz. Ta żaba na pewno jest potrzebna. Interesuje mnie ta mała kuleczka. Co to jest? No, też się zastanawiam. Tak, dobrze, lupa się przyda. Dobra. To już więcej na to nie będziemy patrzeć, nie będziemy też tego ruszać. A ta żaba? Ona chyba lubi siedzieć ci na głowie, no nie wiem. Tak, odleciała, nieważne. Nieważne, czy musimy się skupić na robocie. Zobaczmy, co się dzieje, jak tutaj naciśnie go, czy coś, dotknij go? Halo, cześć? Czy... O! Dobra. On wyrzuca jakąś chmurkę i... Aha, to taki generator chmur trochę jest. A co, jak wystrzeli nas? Tak, spadli! Dobrze! Okej, wiecie co? To znaczy, że chyba mam już jakiś pomysł. Musisz zejść, wziąć żabkę, spróbować postawić ją tutaj. I teraz obudzić tego gościa. I wejść tutaj. I ta żabka powinna zostać wyrzucona. O nie, czekajcie, bo to nie w tą stronę, bo musimy najpierw
Musimy najpierw jakby podrzucić to. Czyli musimy jakby zmienić stronę? O tak, dokładnie, okej. Okay. I teraz to powinno zadziałać. Teraz bierzesz żabę, kładziesz ją tutaj. Ja nie wiem, co ty czuczel byś za mnie tutaj zrobił, nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że tylko ten plan się powiedzie. Dobra, ten gościu się zaczyna generować sobie chmurki i... Okej. Okay. Ups. To nie taki był plan. To może... Połóżmy teraz tą żabę. Aha, on wypluł ją, okej. Okay. I teraz połóżmy to. Te same żaby chyba są niepotrzebne. Dobra, wejdźmy tutaj. I teraz tutaj. Chyba trochę utknęłam. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. To nie działa. To nie działa? I teraz tutaj? O, teraz! A! Okej! Okay. Wiecie co? Już wiem. No dobra, to teraz jak już żaba została pożarta, ty wchodzisz tutaj! I teraz cię wystrzeli. Tak? Dobrze, już myślałam, że zaraz spadnie. Nie ma za co, nie ma za co. Leć po tą czereśnię, zaraz musimy ją odzyskać. O nie. Okej. Okay. Mamy imprezę. Jak zwykle w tym świecie. Wszyscy lubią bardzo imprezować, bardzo mnie to cieszy. Super sprawa. Lecimy dalej, zobaczmy co będzie nas czekało tutaj. To jest dziwna kwoka chyba. O-o. Dobra. Przepraszam, czy nie widziałeś może ziemniaka, który wleciał ci do gniazda? Okej, okay. Trochę ciężko oddycha ta kura, tak naprawdę bardzo ciężko oddycha. Może spróbujmy przepchnąć? Chyba powinieneś trochę potrenować. Dobra, nie denerwujmy kury. Zróbmy to na spokojnie. Przez sen? Nie rozumiem, ten twój plan taki trochę dziwny. Aha, chcesz uśpić kurę. Dobra, to jest dobry pomysł jednak. Dobra, kura śpi. To teraz wściekłe przesuwanie kury. Ups. To nie zadziałało. To w takim razie... Może jeszcze raz porozmawiajmy? No może daj mi tego ziemniaka, którego wysiadujesz tutaj. Nie wiem, co tu się dzieje, czuczel, ale nic nie działa. Jeszcze raz, wściekły atak. Nie pomaga. To może zróbmy to jeszcze raz. Uśpimy najpierw naszego kurczaka. Po cichutku. Tylko sam nie zaśnij. Dobra, on już śpi. To teraz tak delikatnie spróbujmy przepchnąć. A nie! Tam była inna opcja! Czuczel! Mogłeś już zabrać czereśnie! Dobra, mogłeś zabrać czereśnie. W takim razie uśpimy jeszcze raz. Już wiem, wszystko wiem, tak. Piękna kołysanka zaśpiewana i patrz, możesz zabrać po cichutku, tak, tak, wyjmij. Tylko nie złap za jajko. Czuczel, naprawdę musiałeś? Masz teraz podwójny problem i co my teraz zrobimy? Lepiej odłóż do gniazda! Dobra. Wiecie co? Myślę, że w takim momencie skończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Czuczel znowu przegrał i w następnym odcinku myjemy sobie pewnie zęby. Więc jeśli jesteście ciekawi mycia zębów przez czuczela, nawet nie wiem, czy on ma zęby, no to koniecznie wpadnijcie następnym razem. A ja się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa.